Siemanko, tutaj Jojo. Dzisiaj mam dla Was długo wyczekiwaną recenzję Megamix od Moju, ale zanim zaczniemy recenzję, mam do Was jedną ogromną w sumie prośbę. Startuję w pewnym konkursie organizowanym przez markę Kruger & Mats. Konkurs ten dotyczy różnych hobby, pasji i w moim wypadku jest to oczywiście kostka, chyba się tego spodziewaliście. Właśnie z kostką startuję w tym konkursie i jedną z opcji na wejście do finału jest osiągnięcie jak największej ilości lajków pod zgłoszeniem. Dlatego byłby Wam ogromnie wdzięczny, gdybyście mogli wejść na stronę, którą podam Wam w opisie, odszukać tam wśród zgłoszeń właśnie moje zgłoszenie oznaczone jako Jojo i polajkować to zgłoszenie. W miarę możliwości też gdzieś udostępniać, rozsyłać. Wiadomo, każde udostępnienie, parę tam dodatkowych lajków zawsze wskoczy. Dlatego to taka moja prośba na początek. No i już możemy przechodzić do recenzji. Okej, czemu tak długo w ogóle nie było recenzji Megaminxa? Otóż model, który do mnie przyszedł, okazał się wadliwy. Możecie sprawdzić to w unboxingu tej kostki, że miałem problemy. Jest to ten model, który później przyszedł mi w unboxingu tych wielu kostek od Magicznej. No i właśnie ten model zrecenzuję, ten już jest sprawny, działa tak jak powinien. No i co mogę powiedzieć na sam początek? Zacznijmy od tego, co na zewnątrz, czyli naklejki na kostce. Naklejki są bardzo, bardzo ładne. Są to naklejki od Moju, a Moju już nas przyzwyczaiło, że naprawdę ma fajne odcienie tych naklejek. Nie wiem jak z trzymaniem się, na razie jest wszystko bardzo fajnie. Często niestety naklejki od Moju mają to do siebie, że przez dość słaby klej one się po prostu zsuwają. Nie to, że odpadają, ale gdzieś się przesuwają. Te trzymają się bardzo ładnie, mają bardzo ładne odcienie. Nie ma tu żadnych fluorescencyjnych naklejek, są to tradycyjne odcienie. Tak samo układ kolorowy jest tradycyjny dla Megaminxa. Co warto zauważyć, nie wiem czy będzie to tutaj tak dokładnie widać, ale każdy klocek, o tu widać, każdy klocek ma wybrzuszenie lekkie, na którym znajduje się naklejka. Jest to troszkę podobne do talii w kostkach, z tym, że tu oczywiście to wybrzuszenie jest połączone. Jeśli się przyjrzycie, niech no złapie ostrość kamera, jak widzicie jest tam wewnętrzna część, która jest bardziej w środku. I troszkę wokół naklejki ten plastik jest pogrubiony, ten plastik odstaje od samej kostki, przez co czuć rzeczywiście jest wrażenie, że trochę te naklejki są takie wypukłe. Troszkę być może przypominają przez to talie, które większość osób, może nie większość, ale bardzo dużo osób montuje w swoich kostkach zamiast naklejek. Jest to troszkę czasem problematyczne, ponieważ jeśli ktoś nie układa na taliach, to może mieć problem z tym, że palec będzie się lekko ześlizgiwał. Właśnie nie jest to tak jak w Megaminxie od Shengshu, gdzie wszystko jest równiutko, płasko, przez co palec ma to stałe, fajne oparcie. Tutaj niestety trzeba nauczyć się, trzeba przywyknąć do tego, że palec może lekko zjeżdżać. Wpływa to troszkę na to, jak będziemy układali tego Minxa. Musimy przyzwyczaić się do trzymania właśnie takiej formy. No i co do samego chodzenia, układania tej kostki, nie mam żadnych absolutnie zarzutów. Wystraszyłem się tej wersji, która przyszła zepsuta, ponieważ bałem się, że ten Minx naprawdę chodzi tak słabo. Robiłem z nim wszystko, co się dało, no i naprawdę nie mogłem, nic nie poradziłem, nic nie wskurałem, żeby ta kostka jakoś zaczęła chodzić. Ta prosto po wyjęciu z pudełka chodzi idealnie. Co mogę właśnie zaznaczyć? Jest przede wszystkim szybki. Ten Minx jest szybki. Czuć bardzo małe tarcie. Ja będę mocno tutaj przyrównywał go do Megaminxa od Shengshu, ponieważ jest to chyba najpopularniejszy aktualnie model. Sam też na nim układam. No i co mogę powiedzieć? Jeśli chodzi o szybkość, jest to szybkość podobna, aczkolwiek jest według mnie zauważalnie szybszy ten Megaminx właśnie od Moju. Myślę, że budowa, przede wszystkim budowa na to wpływa, ale widać wyraźnie tutaj większe troszkę odstępy między elementami poszczególnymi niż to ma miejsce w Megaminxie od Shengshu, przez co te elementy nie dotykają aż tak bardzo siebie i tarcie jest zmniejszone, przez co kostka oczywiście porusza się szybciej, ale szybkość wpływa na inną rzecz, czyli dokładność, z jaką musimy układać tego Minxa. O ile Shengshu ma to do siebie, że wiele tych niedociągnięć wybacza, nie trzeba być aż tak dokładnym. Ja sam zresztą nie jestem mistrzem Minxa. Mnie takie ułożenie zajmuje ponad 2 minuty. To zauważyłem, że w Shengshu w miarę tego mojego układania ta kostka jakoś chodzi, nie zacina się czy coś. Czasem mi zlokuje. Tu w Megaminxie od Moju zauważyłem, że przede wszystkim jest dużo luźniejszy. Przez co naprawdę przy moim układaniu to niestety był minus. Muszę się do tego przyzwyczaić, ponieważ
Często miałem momenty, gdzie rozjeżdżały mi się te elementy na boki. Miałem jakieś loki, łapałem gdzieś mi palec, wszedł pomiędzy klocki, coś się tam działo. No i to właśnie było dla mnie problematyczne. Ale miałem też dużo do czynienia z minksami różnych zawodowych speedcuberów, zawodowych właśnie w tej konkurencji. Między innymi z minksem Arcia czy innych osób. No i tu mogę zauważyć, że właśnie ten minks jest podobny do tych właśnie modowanych modeli. Ponieważ co? Arcia minks, którym też się tutaj posłużę jako przykładem, jest też bardzo luźny, ma talię. Też miałem problemy z układaniem, no ponieważ gdzieś tu palec mi zawsze wskoczył pomiędzy elementy, coś było za szybkie, tu mi coś uciekło. No i ten Mega Minks jest bardzo do tego podobny. Sprawia dla mnie, najogólniej rzecz biorąc, wrażenie zmodowanego Mega Minksa od Shengshu. Z tym, że ma troszkę inny feeling. Ale nie jest to zły feeling, jak najbardziej. Jest inny, ale również jest fajny, jest bardzo przyjemny. Jak widzicie, naklejki bardzo fajnie kontrastują na nim, przez co nie przeszkadza nam to w układaniu. Łatwo możemy sobie znaleźć konkretne elementy. Nie ma problemu z szukaniem przez nie wiadomo ile, gdzie jest szary element, bo nam się gdzieś tam miesza z innymi. Bardzo łatwo to wszystko znaleźć. Co mogę powiedzieć? Po tych ponad tygodniu układania tej kostki naprawdę jestem mile zaskoczony. Rzeczywiście Moju nie zawiodło produkcją tego Mega Minksa. Stoi na naprawdę wysokim poziomie. Nie mogę powiedzieć, żeby był słabszy lub gorszy od Mega Minksa od Shengshu. Oba te minksy są naprawdę super. Z tym, że Mega Minks od Moju, tak jak zaznaczyłem, jest trochę luźniejszy, jest szybszy, przez co no niestety jest trudniejszy w opanowaniu, ale zapewniam Wam, że jeśli uda Wam się już opanować tego Mega Minksa, jeśli będziecie sobie radzili z jego szybkością, z tym jak jest skonstruowany, z tym, że jest trochę luźniejszy, da naprawdę świetne rezultaty i myślę, że śmiało jest to naprawdę fajna opcja na początek, nawet zamiast tego Shengshu, ponieważ ceny tych dwóch minksów są dość podobne, a myślę, że ten model pozwoli nam zostać przy nim na dłużej, ponieważ nie wymaga on jakiegoś modowania. Zresztą na pewno są już osoby, które go modowały, ale według mnie porusza się mniej więcej jak zmodowane minksy, na przykład od Shengshu. Więc starczy i dla początkujących układaczy, i dla bardziej zaawansowanych już przy czasach poniżej minuty. Jak najbardziej polecam Wam tego minksa, jest on tani, porusza się bardzo szybko, wygląda bardzo ładnie, fajne naklejki, wszystko na plus. No, zachwycam się wszystkim, ale naprawdę nie ma czego zarzucić tej kostce. Dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia i cześć.